Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w czwartym vlogu wakacyjnym na moim kanale. W tym vlogu wakacyjnym będzie gość specjalny, pewnie się domyślacie kto, zaraz Wam pokażę. A jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę i zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie podróżam i lecimy z vlogiem wakacyjnym na moim kanale. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym vlogu wakacyjnym, będzie taki luźny odcinek pewnie, trip albo coś innego. Zresztą jeszcze zobaczę i zobaczcie, kto ze mną jest. Siema. No. Jak wakacje na to, to obowiązkowo komary. No niestety. No, to widzimy się w następnej części chyba. Co nie? No. No. I mamy Wam coś do opowiedzenia. Też. Tak. No. Więc ja już jestem w innej miejscówce. No i chyba tyle. No i jeszcze chcę Was zaprosić do krążycia na kanał. Link oczywiście będziecie mieli w opisie. Więc zaraz Wam pokażę, gdzie teraz się znajduję i w jakiej to miejscówce jest. Także zaraz Wam wszystko powiem, co i jak. Więc tak, gdzie się prezentuje ta miejscówka, tutaj siedzi Łuki. Siema. Powiem Wam, że musieliśmy tam zmienić tamtą miejscówkę, bo tam komary tak konsili zrobiły. Właśnie, i wybaczcie. Nie zagryzł na śmierć. No mi wybaczcie, że jesteśmy bez koszuli. Ale parno jest, mimo że trochę popadało, ale to wszystko padło i parno jest. No właśnie, jest strasznie gorąco. I tutaj odbyła się moja 19. Ojej. Jak to jeden kolega powiedział podziękowo. No, dokładnie. Co tu się działo i później ojejku, lepiej nie mówić, nie? No. No. Więc teraz chyba przejdziemy do przedostatniej części, gdzie będziemy chyba albo na rynku, albo na plantach. No. No, bo tam jest sporo chyba ludzi, tego co widzę, nie wiem jeszcze. I będziemy mieli darmo. No, także po prostu będziemy się widzieć. To nie Łuki? No. No także. Oczywiście! No, także widzimy się w następnych dwóch częściach. I to będzie chyba koniec filmiku tego. I będzie też podsumowanie. Więc ja z moim przyjacielem jestem już w parku i przejechaliśmy przez fontannę. Zaraz wam wszystko powiemy co i jak, także. No Łukaszenko może tłumacz. Była normalnie ulga, ale dawało i to ostro. Tak jakby normalnie by lunął taki solidny, ostry deszcz. Ale przynajmniej ulga jak chłodno. No. No upały to polecam tak, jak ktoś jest z Białego, tak na rynek Kościuszki i przyjechać przez fontannę. Oto, to. No i to jeszcze rowerem. No. Masakra. Teraz jechaliśmy, to tak się wymęczyliśmy, że musieliśmy usiąść. I teraz jesteśmy w parku, także widzimy się chyba w ostatniej części już tego vloga wakacyjnego. No, jeżeli Wam coś może dogram, jeśli się uda. Jak nie, no to już w następnym vlogu. Więc to już ostatni punkt mojej wycieczki razem z tym panem. Co? A, no tak, siwo. No. I zaraz wam tutaj opowiemy co i jak się działo. Czekajcie, tylko ustawiłam kamerkę. No i dobra. Trochę półła mi już obcięła, ale mnie za z tym. Dobra, no. No to co? Opowiadamy chyba, nie? No, no. Także jak... no, pobrał pan kamerę. Tak jak my, albo ona, bo ja wykrakaliśmy to... Nie, to chyba... U mnie było. Nie są w to. To się śmialiśmy z kamery nawet, no i wykrakaliśmy byle, ale żeby nie było, nie mieliśmy przypału, tylko siedzieliśmy, nic nie robiliśmy. No. I nic, usiedli na ławkę, to my się śmialiśmy, że
pilnować, czy my tam czegoś nie mamy, żeby nie złapali na matu, co nieco. No, dokładnie. Popatrzali się na nas, kurde, chyba nic nie mają, dobra, idziemy rysek dalej. No. Nie. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków z tym panem, no mam kanale, to zostawiajcie łapki w górę. Subskrypcja obowiązkowo. I dzwoneczek, żebyście otrzymywali. I komentarze co dla ostatnich. No i dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdych, no moim filmie i o filmie tego pana. Więc co, my się żegnamy. Trzymajcie się i do następnego vloga wakacyjnego na moim kanale. Cześć! No.